Wait the fuck up, samurai. We have a city to burn. Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku Cyberpunk 2077. No i idziemy za Evelyn. Jest. No, jesteście. To jest V. Przyszedł po nagranie. A to Judy. Lepszej montażystki braindance'ów nie znam. Dobra, dobra, bo się zaraz pożygam od tej słodyczy. Rentna z najwyższej półki. Nie da się. Dobra. Skompilowałam to twoje nagranie F. I jak? Będzie okej? To zwykła surówka. Ale nada się. Najważniejsze, żeby V mógł w to wejść. Spoko, skalibrujemy pod niego. Radziłam sobie już z gorszym szajsem, więc luz. Nie widziałaś pornosów, jakie dostajemy czasem z Jig Jig Street. To co? Wpuścisz V do środka? Niech się tam rozejrzy. Okej. V, pływałeś już wcześniej w surowym braindance'ie? Chyba nie. Zerowy bardzo się różni od rynkowych. Właściwie co to jest ten surowy braindance? To się czymś różni od rynkowych? Gotowy braindance, o ile jest dobrze zrobiony, jest w stanie przekazać ci emocje i wrażenia, których nigdy nie byłbyś w stanie poczuć i przeżyć. Rynkowy materiał pozwala ci po prostu doświadczyć zakodowanych wrażeń. Za to surowy jest jak wirtual. Możesz się w nim swobodnie poruszać i zwracać uwagę na każdy szczegół nagrania. Edytorzy korzystają z tego trybu, żeby wyławiać właściwe emocje i modyfikować je. No dobra, ładuj tyłeczek na fotel i zaczynamy. No dobra, ale co za chwilę. Jak tu się to nasze kochane... Kochane drzazgi czytało. Nie pamiętam. Miałem, powiem wam szczerze, troszeczkę przerwę od tego. Dziennik, drzazgi. The Mox, dobra. Też mamy sporo tych nowych, których chyba nie czytaliśmy ostatnio. Ale tam był taki jeden. Efekt stosowania wszczepów, lewy prosty. Carska rodzina. Cesarska rodzina, nie carska. Dobra, zacznijmy może od notatek. BDS-y, pomysły. Rozumiem, że to będzie porno. BD, rodzącego się dziecka. Minus, trzeba ponurzyć nagrywarkę prenatalnie, to zwiększa koszty. Plus, nikt jeszcze tego nie zrobił. BD, najbardziej typowych snów, kompilacja. Minusy. Znaczy minus, trzeba konsekwentnie nagrywać sny kilkudziesięciu osób przez co najmniej rok, żeby włapać powtarzające się motywy. Latanie, pływanie, spadanie, gubienie butów. Plus, to wykonalne. 2BD, nagrane przez dwóch aktorów, ścieżka sprzężona tak, żeby oglądało się jak jeden BD. Minus, nie ma takiego techu. Plus, to zajebiste. Dobra, to jednak nie BDSM, czy coś takiego. Dobra, horoskopy indywidualne, chyba to czytaliśmy. Dobra, nie jestem pewien. Klienci z grupy Storyteller. Klient numer pierwszy. Znowu to zrobiłeś. Zakasałeś rękawy i wyczyściłeś stajnię Augiasza. Wszyscy cię podziwiają, ale i tak wiesz, że twoją jedną nagrodą będzie kolejne zlecenie. W tym mieście jest niewielu takich jak ty, ale bez was Night City już dawno obróciłoby się w kurz i perzynę. Unikaj zalotnych SI, które próbują ci zaimponować znajomością starożytnej Greki. To jest szczęśliwe miejsce. Sieć. Klient numer drugi. Koziorożec. Skorpem, przepraszam. Jesteś urodzonym korpem. Cały czas planujesz, kalkulujesz, istniejesz piętrowe intrygi. Niekiedy tak gęste, że sam się w nich gubisz. Gdybyś tylko mógł o wszystkim decydować sam, już dawno miałbyś całe miasto u swoich stóp. Niestety, jesteś uwikłany w sieć zależności. Cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i patrz końca. Kurde, to jest tego dużo. Dobra, nieważne. Jeżeli chcecie sobie to przelecieć, to jak najbardziej... Nie będę wam czytał całego długiego tekstu, bo myślę, że to jest po prostu bez sensu. Więc ja wam tak to przelecę. Wiśnięta, byk, baran. Jeżeli chcecie sobie to poczytać, to jak najbardziej. Dobra, następne drzazgi to były te efekty uboczne stosowania przyczepów.
Ludzie myślą, że żyjemy w czasach, w których wszystko jest możliwe. Reaperzy potrafią zastąpić niemal każdy element ludzkiego ciała, od kończyn po elementy układu nerwowego. Lata pracy w Trauma Team nauczyły mnie jednak, że to nie do końca prawda. Nawet teraz, w latach 70. XXI wieku, nie jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować skutków ubocznych stosowania wszczepów. Najbardziej znanym przykładem jest oczywiście zespół zaburzeń psychicznych, nazywany potocznie cyberpsychozą, ale potencjalnie efektów jest więcej. Postęp medycyny pozwolił zredukować częstotliwość ich występowania do minimum. Niemniej, wciąż jednak zdarzają się pacjenci, których organizmy nie reagują na cybernizację zgodnie z oczekiwaniami. Oto trzy najczęstsze problemy, z którymi się zmagają. Ciało z czasem odrzuca wszczep. Rozrastająca się tkanka bliznowata uszkadza przewodniki elektryczne w obwodach, skutkiem czego wszczepy stopniowo przestają działać. W pobliżu mogą tworzyć się stany zapalne. 2. Efekty psychiczne. Wszczepy neuralne mogą wpłynąć na działanie mózgu w nieprzewidziany sposób. Możliwe efekty uboczne to m.in. apatia, halucynacje, nagła skłonność do hazardu czy depresja. 3. Zmiany w mózgu. Długotrwałe użytkowanie sztucznych części ciała przyzwyczaja mózg do współdziałania z określonym typem szczepu. Znane są przypadki ślepoty po próbie wymiany jednego modelu Kiroshi na drugi. Jaki z tego wniosek? Nie powinniśmy zrezygnować ze wszczepów, bo istnieje 0,5% szansy na to, że ktoś oślepnie czy permanentnie straci zdolność chodzenia? Odpowiedź brzmi nie. Cyborgizacja dała ludzkości zdecydowanie zbyt wiele, by zrezygnować z niej na wszelki wypadek. By zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów ze wszczepami, wystarczy pamiętać o regularnych przeglądach technomedycznych. The Mox. O Jezu. To jedna z tych historii, które są bardzo proste lub bardzo skomplikowane, w zależności od tego, kogo spytasz. Ale Janice nie lubi owijać bawełnę. Moxy powstały, bo nie było innego wyjścia. Nie było nikogo, kto stanąłby w naszej obronie. Kto zadbałby o to, by prawo ulicy było sprawiedliwe i dla nas. Więc zajęliśmy się tym sami. The Mox to gang, którego członkami są wszyscy ci, o których ulica nie upomniałaby się, gdyby pewnego dnia zniknęli. Prostytutki, bezdomni, artyści, buntownicy bez wyboru i bez dróg ucieczki, niespokojne dusze, którym życie poskąpiło świętego spokoju. Moxy radzą sobie dzisiaj znakomicie, czego dowodem jest Lizzy Club. Prężnie działający i efektywnie zarządzany klub braindance'owy, jeden z najlepszych w mieście. Tutejszych kabin rozkoszy korzystają gangsterzy i celebryci. Lokalsi i wysoko postawieni korposi przyjeżdżają tu z centrum. Większość z nich nawet nie wie, że klub należy do gangu. Nie mają pojęcia, że Moxy rządzą w okolicy, dbając o swoich ludzi. Tak jak o swoich dbała legendarna wśród Moxów Lizzy. Nie znajcie jej historii? Janice chętnie przedstawi wam wersję w pigułce. Lizzy pracowała tutaj, w klubie, gdy była to zwyczajna dziura ze striptizem. Dbała o dziewczyny. Pilnowała, żeby eurobaksy wpadały im do kieszeni, a zęby nie wypadały z ust. No więc, kiedy jeden z tych popierdoleńców, chodzi o członka gangu Tiger's Claws, przepisek redakcyjny, zbyt brutalnie zabawił się jedną z dziewczyn. Lizzy nie wytrzymała. Podobno pozbawiła go jej z takim rozmachem, że przez 2 dni ścierali jego krew i żygi z podłogi. Gangusy jej tego nie darowały. Nie żyła już chwilę potem, ale ludzie, o których Lizzy dbała, przetrwali. Zjednoczyli się, zbuntowali i... resztę historii znacie. Dobra, cesarska rodzina. Tu też jest sporo. Myślę, że to sobie poczytamy w następnym odcinku. Nie będziemy przedłużać. Idziemy. Wow, ale mamy sprzęt do VR-u. Najpierw muszę stworzyć twój profil sensoryczny. Co to za profil? Czekaj, co to za profil? Muszę dopasować model twoich reakcji emocjonalnych i percepcji do surowej wersji braindance'u. Inaczej po podłączeniu w najlepszym wypadku poczujesz mdłości. Trochę jak w spieprzonym wirtualu. Oho, a w najgorszym? Wysmażę ci synapsy. Ale spokojnie, nie dopuścimy do tego. Okej, róbmy to. Tylko obiecaj, że nie będzie bolało. Nie przesadzaj. Zaczynamy.
Siedź nieruchomo i patrz w moją stronę. Podłączam cię do softu analizującego. Poczujesz lekkie mrowienie. Mhm. Okej. Teraz ustawimy ci optykę i resztę sensorium. Patrz prosto w te dwa ekraniki, jak na badaniu wzroku. Dostajesz sporo zleceń tego typu? Tak. Ale to zwykłe materiały od dziewczyn z klubu. Rutynowe kalibracje braindance'owych pornosów. Podkręcasz orgazmy. Raczej wycinam bzdury. Na przykład niepotrzebne emocje aktorów. To rutyniarze. Pieprzą się mechanicznie, myślą o pierdołach, kredytach, mężach, żarciu. Ale nawet na takich fuchach da się tak modelować emocje, żeby były niepowtarzalne i niezapomniane. Więc nie narzekam. Instaluję ograniczniki receptorów bólowych. No dobra. Gotowe. Teraz przetestujemy twój profil. Włączę ci na początek jakiś przykładowy braindance, żebyś się oswoił z edytorem. No dobra, co by ci tu... A nie możesz puścić od razu do tego ode mnie? Oszczędzimy czas. Wolę nie ryzykować. Ale to potrwa tylko chwilę. Wybrałam mu coś... odpowiedniego. Co wybrałaś? Co wybrałaś? To nagranie z napadu na sklep w Haywood. Amatorska robota, już nie pamiętam, gdzie to dorwałam, ale dla naszych potrzeb będzie w sam raz. Zaczynamy? No dobra. Dobra, zaczynajmy. Najpierw włączę ci gotową wersję tego kawałka, zobaczysz, jak to wygląda, a potem wskoczymy w tryb edycji. Wchodzisz do braindance'u za 3, 2, 1. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Sprzedajemy braindance tym świrom ze studia. Jasne, jasne, jasne. I pamiętaj, wszystko na maksymalnej pompie. Oni płacą za adrenalinowy high. Okej, wchodzisz! Na ziemię! Na ziemię, kurwa, wszyscy! Gleba, powiedziałem! Kasa, ty, dawaj, kurwa, kasę, bo cię zajebię jak pierdolonego psa! W porządku, już, ja... No ruchy, 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 kurwa, co? Chcesz zarobić kulkę? Oddychaj głęboko. Skoczył ci kortyzol i adrenalina, ale soft włączył blokady hormonalne. Nic się nie stało, żyjesz. O, to byłeś za mocny, mógłeś mnie ostrzec. Ten szok po postrzale. Ja to wszystko cały czas czuję, pamiętam. Jeśli tak boli moment śmierci, to... mogłaś mnie ostrzec. Prawdziwa śmierć boli bardziej. Nie jestem pewien. Nic ci nie będzie. Ustawiłam już wszystko. Jest idealnie. Możemy przejść do trybu edycji. Dobry ten VR. Chciałbym mieć takiego. Teraz odłączam cię od sensoryki nagrywającego. Będziesz mógł swobodnie przyjrzeć się całej scenie. W trybie analizy masz pełną władzę nad kamerą. Przesuwasz, zbliżasz, oddalasz. To będzie twoja piaskownica. W trybie analizy możesz kontrolować prędkość nagrania. Możesz je nawet zapauzować w dowolnym momencie. Wznawiasz nagranie z poziomu konsoli edytora. Spróbuj. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Sprzedajemy braindance tym świrom ze studia. Jasne, jasne, jasne. Fajnie, co? A to jeszcze nie wszystko. Możesz kontrolować prędkość nagrania. Przyspieszasz lub cofasz. Wypróbujmy to. Cofnij nagranie do samego początku. W porządku. A teraz przewiń nagranie kawałek do przodu. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Przedaj braindance tym świrom ze studia. Okej. Możesz też po prostu zresetować nagranie, cofając się do początku. Śmiało. Teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Po to tu przyszedłeś. W trybie analizy możesz przeglądać i skanować detale otoczenia, zarejestrowane przez osobę nagrywającą braindance. Skup się na tej spluwie, tej, którą ten fajtłapa dostaje na początku od kumpla. I zeskanuj ją.
Mhm. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zbierasz mark, wypadasz. Przedaj rękę, jak się pita. Wszystko na maksymalnej pompie. Oni płacą za adrenalinowy high. Okej, wchodzisz. Okej, tutaj. Warstwa wizualna, warstwa termiczna i warstwa dźwiękowa. Wskazuję obecnie wybraną warstwę, okej. Pogrubione fragmenty na osi czasu wskazują na moment, kiedy w braindance pojawia się element możliwy do zeskanowania. Wskazówka będzie poświetlona przez cały czas trwania tej sekwencji, jeśli edytor ustawiony został na właściwą warstwę. Wskazówki mogą nachodzić jedną na drugą, tam gdzie się pokrywają. Fragment osi czasu będzie wyjątkowo jasny. Po udanym zeskanowaniu wskazówka zniknie z osi czasu. Dobra. Pistolet, model. Bardzo dobrze. Jedziemy dalej. A teraz uważaj. Gdy jesteś w trybie analizy, możesz wyławiać dźwięki i rozmowy z otoczenia, jeśli tylko nagrywający był w pobliżu. Sprzęt rejestruje wszystko, nawet obrazy i dźwięki, z których istnienia nie zdawałeś sobie sprawy. Źródła zarejestrowanych sygnałów stają się widoczne, gdy przełączysz się na warstwę dźwiękową w edytorze. Zrób to teraz. Shift, okay. Tak? W sklepie powinno być teraz widocznych kilka sygnatur dźwiękowych. Skup się na jednej z nich. O. Źródło dźwięku. Źródło człowiek. Okay. Chodź, gówniarze pierdolone. Posprzątaj schowek, ja stanę na kasie. A niech go chuj strzeli. I jak wrażenia? To jest niesamowite. Zupełnie jakbym stał obok. Tak właśnie działają implanty nagrywające. Zgarniają wszystkie elementy tła, a edytor je wyławia i podrasowuje. Pobaw się warstwą dźwiękową, a jak już ci się znudzi, to przejdziemy dalej. Dobra, tu co jest? Posprzątaj schówek, ja stanę na czasie. A nie, chuj! Mamy promocję na dwa smaki. Kary i zefrem. Na ciebie! Na ciebie, kurwa, wszyscy! Okej. Okay. Czasem w surowych nagraniach można analizować dodatkowe warstwy sensoryczne zarejestrowane przez wszczepy nagrywającego. Na przykład? F ma soczewki Kiroshi, które rejestrują spektrum podczerwone, a to oznacza, że w nagraniu od niej będziesz mógł sprawdzać sygnatury termalne. Nieźle. To teraz poczekajmy, aż gość znokautuje klienta przy ladzie. Ty! Glewa powiedziałem! Kasa! Skanowanie działa też na ludzi. Podejdź do tej rannej laski i spróbuj ją zeskanować. Dobra, jedziesz dalej. Przewiń do momentu, gdy złodziej zostaje zastrzelony. Ty! Dawaj, kurwa, kasę, bo... Dobra, są jakieś jeszcze dźwiękowe rzeczy? Tu jest typek. Cię zajebię, pierdolonego psa! W porządku, już, ja... No ruchy! Ruchy, kurwa, co? Chcesz zrobić kurkę? Ciekawe, nie powiem. No, jestem i co? Tylko coś tutaj mi mignęło, ale nie wiem co. Źródło dźwięku. Czy on go zabił? O! Dobra, jego kumpel zabił. Widzisz? Ostrzelili go. A on nawet nie widział, skąd leci kula. Ale ty zobaczysz. No dobra, to moja ulubiona część tej zabawy. Widzisz, co tam mruga nad wejściem do sklepu? Kamerka przemysłowa. Musiała zarejestrować naszego strzelca. Zaraz się o tym przekonasz. Obraz z kamery wyświetla się na ekranie za sprzedawcą. Cofnij nagranie do momentu, kiedy ekran znajduje się w zasięgu wzroku chłopaka i przeskanuj go. Kurde, to jest ekstra. Gdzie jest ta kamerka? Jego kumpel. Dostał kulkę od własnego kumpla. Koleś pewnie planował to od początku. Musiał zgarnąć niezłą sumę na czarnym rynku za taki braindance. Za doświadczenie prawdziwej śmierci z wyrole płacą najwięcej. Jeśli masz już dość, to możesz wyjść w każdej chwili.
Ciekawe, dobra. Nie będziemy zbytnio się tutaj rozczulać na tym, tylko po prostu pójdziemy już do tego normalnego braindance'a. Braindance'a. Kurde, fajne. Robi wrażenie, co? W sumie szkoda, że większość tego, co tu obrabiamy, nadaje się tylko do fab folderów. To co? Gotowy, żeby zająć się waszym nagraniem? Nie wiem. Może zróbmy przerwę. Cały czas czuję, jak tamten chłopak. Chyba mam dość. Wi, nie mamy czasu. Skup się, proszę. Okej. Możemy zaczynać. Tylko muszę połączyć się z T-Bag. Zaraz, z kim? Netrunnerka z mojej ekipy. Zna się na zabezpieczeniach. Odpowie mi, na co zwracać uwagę w trakcie edycji materiału. To chyba nie problem. Szczerze? To spory problem. Nie umawiałyśmy się na coś takiego, F. Evelyn, bez udziału T-Bag wiele tu nie zdziałam. Judy, proszę. On chce tu wpuścić Netrunnera, rozumiesz? Kurwa. Jaką mam gwarancję, że podłączy się tylko do tego materiału? Ja ci to gwarantuję. Jasne. Pomóż mi tylko jeszcze ten jeden raz, a obiecuję, że wszystko się ułoży. Tak, jak planowałyśmy. Okej, dzwoń do tej T-Bag i wjeżdżamy w ten braindance. No to dzwonimy. Halo, tu Hubert Urbański. Cześć, Vi, co tam? Hej. Słuchaj, mam tu materiał z Konpeki Plaza. To braindance. Konpeki? Kurwa. Tak właśnie myślałam. Nie jesteś sam? Nieważne. Nieważne, skup się. Potrzebuję twojej pomocy. Nie wiem, na co zwrócić uwagę, gdy już będę w środku. Oprowadzę cię po tym braindance'ie. Podpinam się do twojego sprzętu. Musisz dać mi dostęp. Otwieram port 1779. Jest pod bezpiecznym protokołem. Dobra, wchodzę. Powinieneś dostać wezwanie właśnie... teraz. Zaakceptowałem. Jesteś gotowa? Sekundka. Okej, jakość połączenia sprawdzona. Ustawiam nam tymczasowy lot. I... jestem. Wszystko gotowe. Odpalaj, Judy. No, ciekawe, co nam gra zaprezentuje tym razem. Jaki będzie to? Braindance. Vi, musimy się dowiedzieć, gdzie Yorinobu trzyma relik. Oglądaj uważnie. Jesteś tylko... Dobra, ale ja nie mogę się... Tryb edycji jest, dobra. Wykryto przyczepy bojowe klasy wojskowej, modyfikacje cybernetyczne 96%. Ja wiem, od kogo wy są. Ryzyko ekstremalne. System alarmowy. System alarmowy. Najnowszy firmware, ale ptaszki ćwierkają w BBS-ie, że ta wersja jest dziurawa jak sito. Wygeneruję klucze i podrobię ich sygnaturę. Tu jeszcze jest kamera z wykrywaczem ruchu. Cholera, kamery. Wbudowane czujniki ruchu, reakcja na sygnatury termiczne, system IFF. Dasz sobie z tym radę? Tak, jeśli tylko dostanę się do ich wewnętrznej sieci. Okej, audio. Audio chyba nic. Dawałem mięsa do wzięcia. Powiedziałem, nie. Co my dalej mamy? Kamera z wykrywaczem ruchu kolejna. Nic tu dźwiękowo nie widać? Chyba nie. Kim ty jesteś? Oni mi za to zetną głowę. To zginiesz w słusznej sprawie. Ale ja... Rozgość się, proszę. Zaraz to skończę. Musisz podsłuchać tę rozmowę, Vi. Tam może być coś ważnego. Taki miałem plan. Bo to jest ta kamera. A tutaj co jest? Słyszę coś.
To dźwięk wentylatorów i systemów chłodzenia. Chyba serwer. Jednostka sterująca urządzeniami w apartamencie. Okej. Zaraz to skończę. Program jest wciąż w fazie testów. Ta technologia w obecnej postaci nie przyjmie się na rynku. Wkrótce się przekonamy. Proszę porozmawiać ze swoim ojcem. On temu projektowi poświęca szczególną uwagę i na pewno będzie w stanie wytłumaczyć ryzyko, jakie... Mój ojciec to pozbawiony jakiejkolwiek wizji starzec, któremu się wydaje, że jest wieczny. A wszystko wokół niego niezmienne. Ja nie powinienem nawet tego słuchać. Ale posłuchasz jeszcze tego. Saburo jest oderwanym od rzeczywistości despotą, zawieszonym w jakichś skostniałych wyobrażeniach o świecie, którego już nie ma. Którego może nigdy nie było. Nie dogadaliśmy się przez 20 lat. Nie dogadamy się i teraz. Proszę przynajmniej zapoznać się z dokumentacją i dopilnować, by relik był przechowywany w odpowiednich warunkach. Słyszałeś? Gdzieś tutaj jest dokumentacja dotycząca reliku. Rozejrzyj się. Okej. Coś ty tutaj miałaś, czy nie miałaś? Chyba nie. Dobra, idziemy do przodu. Bla, 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 bla. W odpowiednich warunkach. Przepraszam, że musiałeś czekać. Interes? Jak zwykle. Na szczęście jeszcze nie zaczęłam się nudzić. Wszystko w porządku? Wyglądasz na zdenerwowanego. Za chwilę mi przejdzie. Popracuję nad tym. Pod jednym warunkiem. Ty? Też chcesz mi stawiać żądania? Tylko jedno. Skup się na mnie. Zostały nam jakieś dropsy? Ostatnio było po nich fajnie. Coś tu chyba widziałem. Co on wziął do ręki? Dany telefon, tak? Report AT, tryb czuwania Arasaka. Zostały jakieś dropsy? Ostatnio było po nich fajnie. Co tu jest kamera? Kurde, ale coś tu chyba jeszcze było. Dobrze, musiałeś czekać. Interes? Dobra, spójrzmy jeszcze raz. Na szczęście jeszcze nie zaczęło się. Wszystko w porządku. Tu coś jest. Wieżyczka automatyczna. Wieżyczki automatyczne. Najnowszy model skanerów. Jednostka centralna podłączona do ich systemu. Możesz je wyłączyć? Z zewnątrz nie będę miała szans. Muszę najpierw sprawdzić, w jaki sposób są podłączone do systemu. Wszystkie ich systemy bezpieczeństwa podłączone są do wewnętrznej sieci hotelu. Musimy zdobyć Flatheada, inaczej nie wyłączymy tych systemów. Bez niego się nie obejdzie. Nie ma szans. A przynajmniej ja nie mam lepszego pomysłu. Zostały nam jakieś dropsy? Ostatnio było u nich. Lecimy dalej do przodu. Co na włącza, bo nie usłyszałem tego. Ostatnio było po nich fajnie. Szafka przy łóżku. Mam pomysł. Zaraz do ciebie dołączę. Światło, muzyka. Bardzo miło, ale chodź. Uwaga, nie daj się oszukać. Ten powiem do nas informacje o mailach z reklamami nanożelu do pokrzenia penisa. Dobra, to już chyba widzieliśmy. Sekundkę. Szukam czegoś odpowiedniego. Szanowny panie, jak zwykle dziękujemy za skorzystanie z naszych usług. Ufamy, że dzięki chmurom pański pobyt w Night City stał się przyjemniejszy. Niezapomniany, pełen najgorętszych wrażeń. Będziemy zaszczyceni, mogąc uprzyjemnić pański czas ponownie. Poważaniem... Go. Angelika, to się czuję, że ci się spodoba.
Dobra, co to jest? Stolet. Naładowany, zabezpieczony. Dobrze wiedzieć, nie zapomnijcie o tej spróbie w trakcie skoku. O. PDA. Według tych instrukcji relik musi być przechowywany w specjalnym kontenerze termicznym. Chodzi o utrzymanie stałej niskiej temperatury. Czyli co? Nie wyciągać go z lodówki? Lepiej nie. Moglibyście go uszkodzić. Włącz w edytorze wykrywanie warstw termalnych. To powinno ułatwić znalezienie miejsca, gdzie Yorinobu trzyma relik. To jest ciepełko. Dobra, będziemy musieli się chyba cofnąć. Ale za chwilę. Przejdźmy do końca. Ja pierdolę. Jakbym sam się z nim. Skup się na istotniejszych sprawach, Wim. O tak. Brakowało mi tego. Ciebie. Wiem. No może to i lepiej. Może to i lepiej, że to się już skończyło. Dobra, szukamy relika. Musimy się cofnąć do nagrania. Do początku praktycznie. Coś tutaj było, czekajcie. Wprost. Klimatyzacja. Klimatyzacja. Standardowy model na wyposażeniu hoteli tej klasy. Temperatura zgadza się z wytycznymi dokumentacji, ale ukrycie biochipu w takim miejscu nie wchodzi w grę. Za duże ryzyko uszkodzenia i wahań temperatury. No to cofamy się jeszcze bardziej. Dobrze, tu jest wszystko zaznaczone w razie czego, więc raczej się nie pogubimy. O. Tam pan wiaderko z lodem. No. Donagis. Być może pan Arasaka ma powód do świętowania. Naprawdę myślisz, że relik mógłby być tutaj przechowywany? Za niska temperatura, za duże ryzyko wahań. Nie no, skanuję wszystko jak leci. Leci im do tyłu. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj możemy rozpocząć, kiedy ona podchodzi. O właśnie. Tutaj. No właśnie, coś tutaj jest. Lodówka pewnie. To zwykła kuchenna chłodziarka w zabudowie. Poziom temperatury nie zgadza się z wytycznymi. Tu nic nie znajdziesz. Nie bądź taka mądra, ja tutaj wszystko skanuję. Jeszcze nie, to... Kurde, gdzieś z początku? O, coś tu było. On mi za to zetnął głowę. Gdzieś tutaj widzisz, tak? Tylko gdzie? ...tej postaci nie przyjmie. Gdzie ty to widzisz? Tutaj. Ukryty safe. Mamy sygnaturę termalną, która pasuje do specyfikacji z dokumentów. Czyli tutaj Yorinobu musi trzymać kontener. Mhm. Mamy to. Dobra robota. Chyba mamy już wszystko. Wychodź z edytora. Ile? Zobaczyć całość. Czy jeszcze nic się nie ukryło? Termalna, audiowizualna. Czy możemy tego wielkiego typa ogarnąć? Nie możemy, nie mam pokazanej kto to jest. Ja wiem kto to jest, ale... Ale wam nie powiem. Masz wszystko co trzeba? Tak, tyle wystarczy. Dzięki. T-Bag, mamy to. Rozłączam się. Dobra robota. Widzimy się wkrótce. Kasuję wasze dane z serwera i pamięci podręcznej. Jakby co, nie było was tutaj. Zostaw go sobie. Dopiszę do rachunku Evelyn. To przenośny edytor. Obsłuży też inne brain dance'y. Ma twoje pliki kalibracyjne. Nie jest tak dobry jak mój, ale jakoś sobie poradzisz. W dodatku bez narażania cię na ryzyko. Sprytnie.
A propos ryzyka, tak sobie patrzę na was i wiecie, co widzę? Żywe, gadające trupy. Spokojnie. Judy, kurde, nie zdążyłem. Zapomniałem, że to nie jest tak, jak mnie. Evelyn, nie wybieraj drogi na skróty. W ten sposób nie wygrasz z tym miastem. Bądź ostrożna. No jasne, że będę. Zresztą pogadamy za chwilę. Atomiku wystarczyło kliknąć 1, 2, 3, 4, 5, a tu trzeba wybierać wszystko scrollem i klikać F. Ja zapominam. I klikam Alt, żeby zeskanować. Kurde, ale jestem ciapa. Nie mogę. Czekajcie, to się klikało, tak? Zastosuj. No, nie da się. Dzięki za pomoc. Dzięki, Judy. Naprawdę. I nie martw się. Wiem, co robię. Uhuu. Tak się nudzi ten temat? Mnie nic nie nudzi. Patrzę, czy nie masz tutaj na serwerach czegoś fajnego. Dzięki, Judy. Pozwól jeszcze na chwilę. Przejdźmy się. No, co myślisz? Dobra, jesteś pewna, że wszystko jest pod kontrolą. Informacje o Yorinobu, o chipie, Braindance z Konpeki. Perfekcyjny plan. Robota, która zdarza się raz na milion zleceń. Mhm. Dzięki. A teraz czekam na puentę. To po prostu brzmi za dobrze. Gdzie tu jest haczyk? No co ty? Chcesz zrezygnować? Po prostu powiedz mi, że naprawdę masz wszystko pod kontrolą. Że nie pakujesz mnie w gówno, z którego już się nie wygrzebię. Vi, nie mam żadnego powodu, żeby cię oszukiwać. Siedzimy w tym oboje. Uwierz mi, wszystko jest pod kontrolą. Nie boisz się, że ci powiążą ze skokiem? No właśnie, bo ty jako jedyna byłaś tam w tym apartamencie. Nie boisz się, że już po skoku Arasaka prześwietli wszystkich, którzy mieli styczność z Yorinobu? To będzie długa lista z nazwiskami grubych ryb o wiele wyżej postawionych ode mnie. Jak myślisz, komu przyjrzą się najpierw? Im? Czy takiej szarej myszce jak ja? Szara myszka dla Anonka. Świetnie. To cię łączy z Yorinobu. Już rozumiem, skąd tyle wiesz o Yorinobu. To proste. W łóżku mężczyźni mówią za dużo. I to was łączy. Łóżko. Interesy. Wyłącznie interesy. Yorinobu niczego się nie spodziewa? Yorinobu nie spodziewa się takiego ruchu z twojej strony? Yorinobu nie ma o niczym pojęcia, wierz mi. Jest zbyt zajęty dopinaniem tego interesu z Netwatchem. Zresztą, nawet gdyby jakimś cudem zaczął cokolwiek podejrzewać, nie zdąży zareagować. Zadbasz o to, prawda? Okej, co teraz? Vi, zrób to zlecenie tylko dla mnie. Bez dzielenia się zyskiem z nikim więcej. Bez żadnych pośredników. Bez Dexa. Chcesz wystawić fiksera? Czyli chcesz wychujać naszego fiksera? Wiedziałem, że coś tu jest nie tak. Dex jest tylko pośrednikiem. Całkowicie zbędnym. Evelyn, nigdy nie pogrywasz z fikserami. To jedyna reguła Night City, której każdy najemnik zawsze się trzyma. Ale jeśli będziemy sprytni... W ten sposób zrujnujesz reputację. A bez reputacji jesteś w tym mieście nikim. Jesteś pewna, że chcesz to zrobić? Zadaj to pytanie sobie. Chcesz do końca życia użerać się z kosiarzami? Czy w ciągu jednej nocy stać się legendą? Twój wybór. Nie będziemy próbowali nikogo wychujać. Mowy kurwa nie ma. Dex dał mi szansę. Zaufał mi. Teraz to ja daję ci szansę. 50%. Z taką sumą na koncie Dex nie będzie ci już do niczego potrzebny. Jeszcze pomyślimy. Zastanowię się. W razie czego dzwoń. Prześlę ci swój numer. Okej. Powodzenia. Zmykaj. Muszę jeszcze pogadać z Judy. Mamy punkty, a tu dwa. Pan Vi, masz dla mnie wieści.
No mam. Warto było przejrzeć to nagranie z kompeki. T-Buck już do mnie dzwoniła, analizuje materiał. A co z Flatheadem? Jeszcze nic, zaraz się tym zajmę. T-Buck mówi, że bez tego robota nie ma szans na dotarcie do chipu. Więc do dzieła, panie V. Okej. No, klikam Z. Tak się już nie da, rozumiem, okej. Jezu, wyglądamy jak popierdółka. Totalna popierdółka. Mamy coś na klatę? 5-9 pancerza, 7% czasu przeładowania broni. Podczas ataków zmniejsza zużycie wytrzymałości podczas ataków o 5%, czyli... Ciekawe, czy to jest podwójne, w sensie jest zmniejszenie zużycia wytrzymałości podczas ataku po 5% i dalej jest znów zmniejszenie zużycia, czyli 10% w teorii. Jestem ciekaw, piszcie mi w komentarzach, czy to tak właśnie działa. Dalej zakładam to. Ekwipunek, dobra. Twarz, mamy coś? Nie mamy. Strój. Tutaj mi mówiliście, że to są takie polimorfy, że tak powiem. Nie w sumie dobrze o tym wiedzieć, bo nie wiedziałem o tym. Cybertech. Jezu, ja nic nie wiem, co tutaj jest i jak to się nazywa. Nigdy nie byłem zajarany cyberpunkiem. Jest przewin czas nawet. Statystyki. Ale to nie o to chodziło. Postać. Dobra, co my chcemy? Co my chcemy teraz sobie dodać? Zdolności techniczne, inteligencja, naruszenie protokołu, opanowanie. Ukrycia to nie to. Refleks, broń krótka. Zbiera celowanie z karabinu lub pistolet maszynowego 10%. Tak średnio. Myślę, że chciałbym lepszy sobie karabiniera. Szybki gesty kolbą. Czas zadrobienia krytyczne podczas strzelania z karabinu lub pistoletu maszynowego z osłony. A weźmy sobie to. Fajnie, dobra, mam jeszcze jakieś punkty atrybutów, czy nie? Broń długa, broń krótka, ale tu jest dużo tego, ojej! Może niepotrzebnie dałem wszystko. Resetuj atuty, 3 punkty. Mam jeszcze 2 punkty atrybutów. Myślę, że tak, to damy sobie w refleks 1 i może budowę ciała 1. W razie czego będziemy jeszcze kombinować. Spotkaj się z Jackiem. Tak, oczywiście, kochany. Siedzimy wczoraj przy barze. Możesz na mnie liczyć. Gina znowu nawija o tych swoich. Nie, dziękuję. Dobra, tu już byliśmy. Otwórz. Mogę się napić drina? Hej. Jesteś piękny? Udane spotkanie. Bardzo. Mateo, jak dobrze znasz Ewelin? Z widzenia. Daj spokój, na pewno wiesz więcej. Dobra, łapóweczka. To by pomogło w rozmowie? Zabierz to. Chyba, że chcesz zamówić drinka. Mam jeszcze parę pytań. Ale ja mam jeszcze parę pytań. Chcesz informacji o klientach Lizis? Pytaj klientów Lizis. Takie są tu zasady. Okej, dzięki. Co tu można dostać? Co można tu dostać fajnego? Czyli sam alkohol, okej. Rozumiem. Dzięki. Będę się zbierać. Szkoda, że tutaj nie ma czegoś takiego jak w Atomiku, że spiekamy alt i w jednej chwili się skanuje wszystkie te rzeczy interaktywne i tak dalej. To by było taką ciekawe. Delikatną masz tę buźkę. Nie. Dobra, wychodzimy stąd. No, zapraszamy. Byłem. Jest ciekawie. Jest nasza bryka. Ryczko nasza. Jedziesz. Płotka. Nasza płotka. I słyszałem, że jest tu jakieś nawiązanie co do płotki, ale nie. Ała! Ale mnie wydygało. Cholera, no. Dobra, moi drodzy, ale... Resztę ogarniemy sobie w następnym odcinku. Tymczasem trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Gram do Was Shiro. My się widzimy w następnych odcinkach Cyberpunka. Trzymajcie się. Hej, hej. Wow.
Wow. Co tu się dzieje?